Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale portalu FPC. Dzisiaj zapraszam was na test kolejnego chłodzenia. Będzie to kolejne IO, ale inne niż wszystkie. Alpha Cool Ice Bar 420. Zapraszam na film. Testowane chłodzenie od Alpha Cool Ice Bar 420 to przede wszystkim bardzo duże IO, ponieważ tutaj wchodzą 3 140 mm wentylatory. Mamy więc 420 chłodnica, chodzi o długość. Oczywiście należy brać pod uwagę także dodatkowe wystające elementy, gdzie chociażby mamy przykręcane węże i dobrze słyszeliście, przykręcane węże. Do tego troszeczkę wrócę za moment. Same wentylatory to konstrukcje, które posiadają bardzo charakterystyczne żłobienie wentylatorów i do złudzenia przypominają niektóre, a właściwie większość modeli wentylatorów od Be Quiet. Mało tego, sam Alpha Cool chwali się, że mamy do czynienia z nowymi, cichszymi wentylatorami. To jest chłodzenie, które nie posiada podświetlenia RGB, co również dla wielu może być zaletą. Co nie oznacza, że podświetlenia nie ma wcale i na to warto zwrócić uwagę, ponieważ na samej blokopompce mamy podświetlane logo z napisem, to w sumie chyba to miało być Cool czy coś w ten deseń. Wygląda to dość zacnie, natomiast intensywność tego podświetlenia jest na tyle mała, że chyba nikomu nie powinno to przeszkadzać. Jednak kolor podświetlenia jest tylko i wyłącznie niebieski, co też dla niektórych może być wadą. Zwróćcie uwagę na kolor chłodnicy. Ona tutaj może wydawać się taka praktycznie zardzewiała, a to dlatego, że inaczej niż w wielu konstrukcjach konkurencji, same te finy pomiędzy poszczególnymi elementami, gdzie ciecz przepływa, są wykonane z miedzi, a nie z aluminium. Dodatkowo całość jest lakierowana, ale bardzo delikatnie po to, żeby nie ograniczać tutaj przepływu ciepła. Węże gumowe, czarne, dodatkowo mamy taką sprężynkę metalową, która na tych wężach została umieszczona. Są dość krótkie i to należy zaznaczyć. Ale, no i właśnie, tutaj przechodzimy tak naprawdę do clou. Dlaczego to chłodzenie jest tak wyjątkowe? To chłodzenie Alpha Cool Ice Bar jest tak wyjątkowe, ponieważ to nie jest typowe IO bezobsługowe. Poza tym, że mamy możliwość tutaj dolania cieczy, to bez utraty gwarancji możemy wymienić również same rurki, nawet na przezroczyste, jak nam się będzie tutaj podobało. Możemy tutaj również wymienić ciecz, nawet na kolorową, jak nam się będzie podobało. Wszystko bez utraty gwarancji. Mamy również blokopompkę, która posiada takie małe okienko rewizyjne. Widzimy więc, ile tej cieczy jest, jaką tą ciecz w środku mamy. I dzięki temu to chłodzenie jest bardzo łatwo z jednej strony zmodyfikować, a z drugiej strony pokuszę się tutaj nawet o stwierdzenie, że jest na tyle wydajne, co za chwilę zresztą sami zobaczycie, że można bez spokoju chyba gdzieś tam po drodze wrzucić jakiś na przykład blok wody na grafikę. Ciekawa opcja, prawda? Co do kompatybilności z podstawkami, to w zasadzie tutaj wielkich uwag nie mam, ponieważ samo chłodzenie kompatybilne jest zarówno z podstawkami Intela od 775 po 2011, 2011-3 włącznie. Nic producent nie napisał o 2066, ale tutaj wydaje mi się, że problemu nie będzie. Co do podstawek AMD, no to od w zasadzie FM jedynki poprzez wszystkie AM, wiadomo 2, 2+, 3 i tak dalej. No i również mam wsparcie dla AM4, czego też nie ma informacji bezpośrednio na pudełku. Natomiast nie jest to chłodzenie, które jest zgodne z TR4. Niestety Threadrippera sobie tutaj nie zainstalujemy. Sama podstawa chłodzenia miedziana, nie jest jakoś specjalnie polerowana, widać wyraźne rysy na dzień dobry, ale tak naprawdę w wydajności to nie przeszkadza. Ponieważ chłodzenie nie posiada żadnego w zasadzie podświetlenia RGB, tylko jedno niezmienialne niebieskie, bardzo prosty montaż tego chłodzenia, nie pogubicie się w gąszczu kabli. Od wentylatorów mamy po prostu zwykłe czteropinowe podpięcia, mamy w zestawie również rozgałęźnik na 3 wentylatory, a sama pompka posiada jedno potrójne podpięcie i to jest wszystko. Zero przewodów USB, zero przewodów do kontrolera podświetlenia, bardzo prosty montaż, a jednocześnie duże możliwości rozbudowy. Co do testu praktycznego, no to teraz zaczynamy od głośności. No dobra, słuchajcie, testy praktyczne. Zaczniemy sobie od pomiaru kultury pracy i na początek w ogóle nieobciążana platforma. Tutaj możecie zobaczyć, że
Jest program wyłączony, nic nie jest obciążane. No więc zobaczmy, jak głośne jest nasze chłodzenie. No jak widzicie, około 34 dB to jest naprawdę bardzo cicho. No a temperatura procesora dla takiego zestawu nieobciążanego waha się w granicach 23 do około 30 kilku stopni Celsjusza. Te 22 stopnie, tak jak teraz macie wartość minimalna, to jest dosłownie o 3 stopnie wyższa temperatura niż temperatura otoczenia, bo dzisiaj to jest dość zimno, około zaledwie 19 stopni. Chłodzenie Alpha Cool jest od dłuższego czasu, i to naprawdę od dłuższego czasu, obciążane, bo to jest już grubo ponad 40 minut. I teraz chwila dla Was. Piszcie w komentarzach, jak myślicie, jakie temperatury podczas takiego syntetycznego testu OCC, testu zresztą za mną widać, ma z tym chłodzeniem. Piszcie, chwila na zastanowienie i zaraz uchylimy rąbka tajemnicy. No dobra, to uchylamy tego rąbka tajemnicy, może najpierw rzut okiem na wskazania OCCT. Zobaczcie, 40 niecałe 5 stopni. Teraz ciutka ponad 45, a maksymalna zanotowana temperatura to 47 stopni. Rewelacja. Zobaczmy teraz, jak głośne jest chłodzenie. Oczywiście położenia tutaj sonometru nie zmieniam, włączymy go sobie, no i zobaczmy, jak głośny będzie to cooler. No, jak widać, 36,9, 37 dB. Oczywiście na podsumowanie jeszcze za moment przyjdzie czas, ale myślę, że zarówno temperatura maksymalnie 47 stopni, jak i kultura pracy, ta głośność na poziomie około 37 dB, to jest całkiem niezły wynik. Zobaczymy, jak wygląda to na tle innych chłodzeń już za kilka chwil. No moi drodzy, nie ma co przedłużać, lecimy sobie z podsumowaniem. Co do samego chłodzenia, no to największą jego wadą jest chyba cena. Cena, która w zależności od sklepu oscyluje w granicach 600-700 zł. Oczywiście linki do sklepu Hard PC, gdzie to chłodzenie możecie po dobrej cenie kupić, a za sklep ręczę swoją opinią, macie w opisie tego filmu. Co zaś do innych wad tego chłodzenia, to w zasadzie chyba wielkość, tak? Taka najbardziej wydaje mi się tutaj obiektywna wada, ponieważ no zobaczcie to. To jest po prostu bydle, tak? To jest wielkie bydle i to chłodzenie, mimo wielu swoich zalet, do których za chwilę przejdziemy, nie wejdzie Wam do każdej obudowy. To nie jest kompaktowe IO, które wsadzicie do niskobudżetowej obudowy. Tutaj koniecznie musicie mieć miejsce, najlepiej z zapasem, żeby Wam weszła ta chłodnica na 340 mm wentylatory plus oczywiście mały zapasik, żeby można było to gdzieś sensownie podłączyć. Takie obudowy najczęściej swoje wymiary mają, są to dość duże obudowy, a druga wada, krótkie węże. Niestety, ale one tutaj mogą Wam nie starczyć do takich większych obudów i w tym momencie już będzie trzeba zadziałać samodzielnie i po prostu te węże albo przedłużyć, albo po prostu wymienić na takie, jak będą Wam się podobały, bo moim zdaniem te węże są tutaj za krótkie. Takie wielkie radiatory najczęściej wymagają odpowiednio dużej obudowy, a krótkie węże z kolei uniemożliwią jakieś sensowne ich poprowadzenie, zaaranżowanie w obudowie. To są moim zdaniem dwie takie najistotniejsze wady tego chłodzenia. Obok cen oczywiście. A co do zalet? No to zacznijmy od temperatur. Ja tutaj wrzucam wykresy z uwzględnieniem wcześniej testowanego chłodzenia Cougar Helor 360. I bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ Alpha Cool Ace Bar
ma zaledwie około 1 stopnia niższe temperatury, jak chodzi o obciążenie, bo tutaj na tym się będę skupiał. Nie jest to dużo, to jest różnica praktycznie nieodczuwalna, mało tego, to jest różnica, która mieści się w błędzie pomiarowym. Moglibyśmy więc te dwa chłodzenia postawić na jednej półce. I właśnie dlatego, że nie jest to chłodzenie, które jakoś wybitnie odznacza się pod względem temperatur, względem Hellora, bo to jest tutaj też ważne zaznaczenie, względem Hellora, a nie innych testowanych chłodzeń, AlphaCool w zasadzie nie jest nowym królem wydajności, ale jest nowym królem ciszy, ponieważ te 340 mm wentylatory są cholernie ciche. Ta kultura pracy w przypadku wcześniej testowanego chłodzenia Cougara no pozostawała, powiedzmy sobie, troszeczkę do życzenia. To nie był dźwięk, hałas uciążliwy, to po prostu było słychać ewidentnie przepływ powietrza. Tutaj w zasadzie tego nawet nie słychać. To chłodzenie jest po prostu cholernie ciche. Dlatego jeżeli ktoś szuka bardzo wydajnego chłodzenia, które będzie dodatkowo ciche i które będzie dawało możliwości obsługi, rozbudowy, czy co tam sobie życzycie, proszę bardzo. No ale to też nie jest chłodzenie, które posiada RGB i myślę, że tutaj też część osób, która będzie chciała wyeksponować posiadane podzespoły, chociażby z uwagi na ten fakt zrezygnuje. Ale z drugiej strony jest część osób, która tego RGB w ogóle nie posiada i proszę, mamy. Mamy właśnie AlphaCool AceBar 420, która bez problemu tutaj sprosta temu wyzwaniu. Na moje konto, mimo wysokiej ceny tego chłodzenia i mimo kilku, moim zdaniem jednak mało istotnych, ale zawsze wad, leci rekomendacja, ponieważ to jest bardzo fajne chłodzenie, w bardzo przyjemnej cenie, z prostym montażem, z dużą kompatybilnością, ciche i przede wszystkim wydajne. Ode mnie na tyle, jeżeli macie to chłodzenie, napiszcie, co wy o nim sądzicie, jak się u was sprawuje i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej!